Historia, którą dzisiaj Wam opowiem, wydarzyła się w latach 50. XX wieku. Miejscem wydarzeń była niewielka miejscowość Smarchowice Małe, położona w województwie opolskim w powiecie namysłowskim. Pomysł na dzisiejszy odcinek podsunęła mi Milena, za co bardzo dziękuję. A teraz przejdę do historii. Edmund Słaby przyszedł na świat w roku 1938. Wychował się na wsi w okolicy Kłobucka. W rodzinie się nie przelewało. Szybko zakończył naukę w szkole. Ukończył jedynie pięć klas szkoły podstawowej. Jako nastolatek musiał rozpocząć pracę, by pomóc rodzicom w utrzymaniu domu. Jednak nie był on stworzony do ciężkiej pracy. Nigdzie nie potrafił zagrzać miejsca na dłużej. Nie chciał się przemęczać za niewielkie pieniądze. A właśnie na takie mógł liczyć. Nie miał zamiaru podzielić losu ojca, który nie miał żadnych ambicji i już do końca życia będzie biedował. Uważał, że jego przeznaczeniem jest lepsze życie od tego znanego mu w domu. Tam mógł co najwyżej liczyć na jedzenie w postaci chleba z margaryną. Ubierał się w ciuchy po ojcu, podczas gdy część jego rówieśników nosiła markowe rzeczy. Mógł tylko z zazdrością obserwować życie bogatszych ludzi spędzających wieczory w barach. Wracając z pracy, obserwował takie lokale, czując dozę zawiści za to, że to nie on teraz popija piwo ze znajomymi. Chcąc zmienić swoją nieciekawą sytuację, młody chłopak postanowił wzbogacić się w szybki sposób. Gdy miał 19 lat, zdecydował się wraz ze swoim kolegą włamać do wagonu pociągu. Jednak nie natrafili tam na takie łupy, jakich by się spodziewali. Były wewnątrz jedynie instrumenty muzyczne, które ciężko byłoby sprzedać. Sfrustrowani młodzi mężczyźni zabrali trąbkę i klarnet. Resztę zostawili na miejscu. Dość szybko milicjantom udało się ustalić, kto stał za włamaniem. Być może chłopcy sami rozpowiadali w okolicy o swoim zuchwałym czynie. Ktoś też widział ich zakradających się do wagonu. Tym samym niebawem zostali zatrzymani. Obaj usłyszeli zarzut włamania i kradzieży. Z tego tytułu otrzymali karę pół roku więzienia. W sądzie odpowiadali z wolnej stopy. Po ogłoszeniu wyroku sami mieli zgłosić się do odsiadki. Jego kolega tak zrobił. Edmund jednak nie chciał spędzać sześciu miesięcy za kratami. Szkoda mu było marnować młodości, szukał sposobu, by się od tego wymigać. Tym samym, razem z rodziną, wpadli na pomysł, by udał się do swojej ciotki, siostry jego matki. Mieszkała ona razem ze swoją rodziną ponad 100 kilometrów od miejscowości, zamieszkałej przez rodzinę słaby. Dokładniej mieszkali oni w smarchowicach małych. Był to zatem kawał drogi. Rodzina słabych była przekonana, że nikt nie będzie chciał szukać niegroźnego złodzieja i jednocześnie Edmundowi uda się uniknąć kary za swoje grzechy młodości. Wydawało się, że faktycznie ten plan mógł się udać. Młody mężczyzna wybrał się w drogę. 19 sierpnia 1957 roku zapukał do drzwi rodziny Heluszków. By przejść do dalszej części historii opowiem wam kilka słów o tej rodzinie. Jan urodził się w roku 1899. Jego żona miała na imię Stanisława. Kobieta była od niego młodsza o 15 lat. Jan był dobrze zbudowanym, ważącym około 100 kg mężczyzną. Zanim rozpoczęła się Druga wojna światowa, Heluszkowie postanowili wyjechać do Francji. Liczyli, że tam zastaną lepsze życie od tego, które czekało ich w Polsce, borykającej się w owym czasie z kryzysem gospodarczym. We Francji na świat przyszło dwoje dzieci. W roku 1941 urodziła się Genowefa, a w roku 1945 Władysława. Kilka lat spędzonych na obczyźnie nie przyniosło gwałtownej poprawy ich sytuacji finansowej. Udało im się odłożyć trochę grosza, ale daleko było do luksusów. Gdy zakończyła się wojna, zdecydowali się wrócić do ojczyzny. Za zebrane przez lata pieniądze udało im się kupić dom i dwa hektary ziemi w smarchowicach. Jej uprawa nie przynosiła jednak na tyle dużego dochodu, by móc utrzymać czteroosobową rodzinę. Jej utrzymaniem musiał zająć się Jan. Gdyż Stanisława zajmowała się wychowaniem dzieci, co w tamtych czasach było dość częstym schematem, kobieta w miarę możliwości zajmowała się gospodarstwem, rodzina powiększała się co kilka lat. Z tego względu mężczyzna musiał szukać innego źródła dochodu, tym samym zatrudnił się jako robotnik drogowy. W Polsce na świat przyszło jeszcze troje dzieci: Zygmunt. Aleksandra i najmłodsza Marysia, która urodziła się w kwietniu 1957 roku. Rodzina miała bardzo dobrą opinię w okolicy. Gdy sąsiedzi potrzebowali pomocy, wiedzieli, że mogą liczyć na heluszków. Nigdy nie chcieli w zamian pieniędzy, zadowalali się podziękowaniem w postaci chleba czy ziemniaków. W sierpniu 1957 roku w ich życiu pojawił się Edmund, syn siostry Stanisławy. Nie wiedzieli oni, że młody mężczyzna przybył do nich, ponieważ ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości. Powiedział, że przyjechał w poszukiwaniu pracy, gdyż u nich ciężko było cokolwiek znaleźć. Przygarnęli go oni pod swój dach, licząc, że ten odwdzięczy się, pomagając w gospodarstwie, każdy członek rodziny miał swoje zadania, które wykonywał każdego dnia. Edmund jednak niespecjalnie garnął się do pracy. Ciotka poleciła mu, by poszukał sobie jakiegoś zatrudnienia. Owszem, przygarnęli go, ale nikt nie miał zamiaru utrzymywać dorosłego już mężczyzny. Stanisława doradziła mu, by spróbował zapytać o pracę w pobliskim PGR w Krzykowie. Ten jednak się wykręcał, że nie przyjmą go, ponieważ nie ma ubrania roboczego. Zapewniał ciotkę, iż napisze do matki, by wysłała mu strój, i wówczas tam się uda. W rzeczywistości powód, dla którego nie chciał się tam udać, był zupełnie inny. Raz nie chciał mu się pracować. A przede wszystkim obawiał się, że zostanie poproszony o ukazanie dowodu osobistego. A wtedy mogło wyjść na jaw, że jest poszukiwany przez organy ścigania. Nikt z rodziny Heluszków nie przypuszczał, że Edmund coś kręcił. Jako, że nie znalazł nigdzie pracy, to rodzina znalazła mu zajęcie. Pracował w gospodarstwie, odciążając Jana i Stanisławę. Zajmował się rąbaniem drewna i wypasem krów. Raz o mały włos nie zostałby wylegitymowany przez okolicznego milicjanta. Wówczas Jan wyjaśnił mu, że Edmund jest siostrzeńcem jego żony. Powiedział, że to dobry i uczynny chłopak, który pomaga im przy gospodarstwie. Tym samym milicjant odpuścił sprawdzanie dokumentów młodego mężczyzny, czym oszczędził mu problemów i być może odsiadki za wcześniejsze przestępstwo. Najpewniej gdyby okazał wówczas te dokumenty, nie doszło by do zbrodni, która miała miejsce później. 31 sierpnia 1957 roku sześcioletni Tadeuszek pasł krowy wraz ze swoją dziewięcioletnią siostrą Stasią. Było to niedaleko domu rodziny Heluszków. Co dziwne, od kilku dni krowy Heluszków wałęsały się po okolicznych polach. Chłopak został wysłany przez starszą siostrę, by udał się do nich po wodę. Panowały wówczas ogromne upały, więc bardzo chciało im się pić. Chłopiec poszedł, ale nikt nie otwierał mu drzwi. Gdy poinformował Stasie, że nikogo tam nie ma, ta postanowiła to sprawdzić. Faktycznie nikt nie odpowiadał na pukanie do drzwi. Dziewczynka jednak była dociekliwa. Zajrzała przez okno. Zauważyła, że w kuchni na podłodze leżał ktoś nakryty kapą. Osoba ta nie odpowiadała na wołanie. Czyżby coś jej się stało? Tego dnia postanowili z bratem wcześniej zakończyć wypas krów. Nie mieli wody, a chciały im się pić. A także chcieli podzielić się z innymi niepokojącym widokiem w domu Heluszków. Po drodze do domu spotkali jadącego wozem sąsiada, Leona. Dzieci przekazały mu niepokojące informacje – Mężczyzna postanowił sprawdzić, czy w ich opowieści może być ziarnko prawdy. Obszedł gospodarstwo Heluszków. Wszedł do chlewika, a tam zauważył wystające spod słomy buty Jana. Wiedział, że mężczyzna nie żył. Nie zastanawiając się długo, udał się na milicję. Po drodze spotkał się Dobrowolskiego i poinformował go o znalezisku. W tym samym czasie dzieci, które pojawiły się na miejscu jako pierwsze, poinformowały swoich rodziców o tym, co widziały. Ci, po konsultacjach z sąsiadami, ruszyli wraz z nimi w kierunku domu Heluszków. Uzbrojeni w widły i siekiery, udali się na miejsce. Tam zastali makabryczny widok. Na terenie gospodarstwa, w różnych jego miejscach leżały ludzkie ciała. Łącznie było ich siedem. To członkowie rodziny Heluszków, którzy niewątpliwie padli ofiarami zabójstwa. Nie było tam jednak zwłok Edmunda, który jakiś czas temu się do nich wprowadził. Okoliczni mieszkańcy nie mieli wątpliwości, że to on stał za makabryczną zbrodnią. Sąsiedzi zapowiadali odwet na młodym mężczyźnie. Czy faktycznie Edmund Słaby dopuścił się zabójstwa całej rodziny? Jeżeli tak, to z jakich powodów? I gdzie udał się po wszystkim? Szybko udało się ustalić miejsce jego pobytu. Był widziany w Oławie, położonej 40 kilometrów od Smarchowic. Okupiony w nowy garnitur i zegarek, czuł się jak pan świata. Czuł, że żyje. Później pojawił się na zabawie w pobliskim Bierutowie. Razem ze swoim kolegą chodzili po knajpach i pili. Edmund zwracał na siebie uwagę. Szastał pieniędzmi na prawo i lewo. Stawiał innym alkohol. Mocno się upił. Wówczas wyciągnął broń w jednej z knajp i groził, że wszystkich powystrzela. Okazało się, że była to jedynie atrapa pistoletu, a cała sytuacja miała być nieśmiesznym żartem. O awanturującym się kliencie została poinformowana milicja. Mężczyzna wyszedł z lokalu. Noc spędził u znajomego. Nazajutrz postanowił pojechać pociągiem do Piławy Górnej pod Dzierżoniowem. Tam jednak czekali już na niego funkcjonariusze. Dzięki informacjom przekazanym przez kolegę, z którym dzień wcześniej imprezował, wiedzieli gdzie go szukać. Został zatrzymany i przewieziony na komendę do Namysłowa. Tam nieomaleń doszło do linczu, gdy ludzie dowiedzieli się kto został zatrzymany. Milicjanci musieli wezwać posiłki, by powstrzymać tłum ludzi chcących wymierzyć sprawiedliwość do zabójcy rodziny Heluszków. Jak doszło do zbrodni w domu w Smarchowicach Małych? By tego się dowiedzieć należy się cofnąć z opowieścią o kilka dni. W jednej z rozmów między Janem i Stanisławą Edmund usłyszał, że planują oni zakup konia i wozu. Mówili oni, że w ten sposób zainwestują pieniądze zarobione na sprzedaży żyta i łubinu. Zdał sobie wtedy sprawę, że krewni, którzy przyjęli go pod swój dach, musieli dysponować sporą kwotą pieniędzy. Wtedy nie trzymano ich na koncie w banku, a raczej chowano w domu. Szybko wykalkulował, że musiało być to kilkanaście tysięcy złotych. Wówczas w jego głowie kłębiły się myśli, jak zdobyć takie pieniądze. Mogłyby ustawić go na jakiś czas. Postanowił, że najlepszym sposobem na zdobycie pieniędzy będzie pozbycie się swoich krewnych. Postanowił wprowadzić w życie swój plan już 28 sierpnia. Było to zaledwie 9 dni od wprowadzenia się pod dach Heluszków. Plan był prosty. Postanowił pozbawić życia całą rodzinę siostry swojej matki, używając do tego trutki na szczury. Znalazł on ją w stodole i postanowił wykorzystać. Wsypał ją do garnka z zupą. Chwilę później zupa wylądowała na talerzach i wszyscy domownicy zasiedli do stołu. Jedyną osobą, która nie zjadła tego dnia obiadu był właśnie Edmund. Powiedział, że boli go brzuch. Usiadł i czekał, aż jego plan się ziści na jego oczach. Nic takiego jednak nie miało miejsca. Talerze opustoszały, a rodzina nadal żyła. Jedynym efektem wsypania trucizny do zupy były perturbacje żołądkowe najmłodszych dzieci, kilka godzin po zjedzeniu obiadu. Najwidoczniej trucizna leżała tam już od dłuższego czasu, a termin jej przydatności minął. Straciła swoje właściwości, co oszczędziło śmierci rodziny Heluszków w potwornych męczarniach. Edmund jednak nie potraktował tego jako znaku, by zrezygnować ze swojego planu. Jeszcze tego samego dnia planował, w jaki sposób pozbawić życia swoich krewnych. Wiedział, że najpierw będzie musiał się pozbyć najstarszych domowników, gdyż eliminując ich, zminimalizuje szansę na efektywną obronę pozostałych ofiar. Wieczorem przygotował trzy pętle z aluminiowego drutu, zabranego z pobliskiego płotu. Położył się spać. Nazajutrz miał zrealizować swój plan. Obudził się, gdy jeszcze wszyscy spali. Zabrał ze sobą trzy pętle i wyszedł na podwórze. Poczekał, aż domownicy się obudzą i rozpoczną wykonywać swoje codzienne obowiązki. Była to niedziela. Pierwszą jego ofiarą był Jan. Mężczyzna rozrzucał widłami słomę w chlewiku. Tam zaczaił się na niego Edmund z Nienacka, zaatakował niczego nieświadomego wuja i pozbawił go życia, kilkukrotnie uderzając go siekierą. Po wszystkim przykrył jego ciało słomą i ruszył po kolejną ofiarę. Była nią Stanisława. Kobieta była w trakcie wnoszenia węgla z komórki. Tam zaatakował ją Edmund, gdy wchodziła schodami trzymając w rękach wiadra z węglem. Jej również zadał serię ciosów siekierą. Kobieta zginęła na miejscu. Koło jej ciała porzucił narzędzie zbrodni. Wiedział, że nie będzie mu już potrzebne. Postanowił dokończyć swoje makabryczne dzieło. Widział, że na dworze bawili się dwaj bracia. Siedmioletni Zygmunt i dwa lata starszy Oleś. Zawołał tego drugiego. Powiedział mu, że chce mu coś pokazać. Gdy chłopak przyszedł, nakazał mu spojrzeć w niebo. W tym momencie zacisnął mu na szyi zrobioną dzień wcześniej pętlę. Dziewięciolatek nie miał szans. Został uduszony. Niedługo później ten sam los spotkał jego młodszego brata. Edmund zaciągnął ciała dwóch chłopców w miejsce, gdzie leżał ich ojciec. Poszedł odebrać życie pozostałym domownikom. Następną na swojej drodze spotkał szesnastoletnią Genovefę. Ta rozniecała ogień w piecu w kuchni. Oprawca zakradł się i przewrócił nastolatkę na plecy. Zatkał jej usta ręcznikiem, by jej krzyki nie zwróciły uwagi rodzeństwa, które było w domu. Udusił ją własnymi rękoma. Jej ciało pozostawił na miejscu, przykrywając je kapą. Następnie udał się do pokoju, gdzie była dwunastoletnia Władzia. Dziewczyna nie miała żadnych szans. Ona również została uduszona przy pomocy jednej z pętli, które przygotował dzień wcześniej oprawca. Na koniec udusił czteromiesięczną Marysię, użył do tego jednej dłoni. Po wszystkim zaniósł ją do chlewika, gdzie leżały ciała jej ojca i braci. Teraz miał czas na plądrowanie domu rodziny Heluszków. Już nikt nie mógł mu przeszkodzić w zdobyciu pragnionego łupu. Łącznie znalazł cztery i tysiąca złotych, a także 7 srebrnych monet. To mniej niż wykalkulował, ale musiał zadowolić się właśnie taką kwotą. Taka była zapłata za pozbawienie życia siedmioosobowej rodziny. Postanowił opuścić smarchowice małe, gdyż niebawem musiała wyjść na jaw zbrodnia, której się dopuścił. Zabrał skórzaną kurtkę należącą do jego nieżyjącego już wujka. Zamknął dom na klucz. Wyprowadził zwierzęta z chlewu jak zawsze, by nie wzbudzać podejrzeń sąsiadów. Potem udał się na dworzec kolejowy do namysłowa. Przez swoje późniejsze wybryki szybko został odnaleziony i zatrzymany. Wtedy już prawie nic nie zostało ze zrabowanych rodzinie heluszków pieniędzy. Podczas przesłuchania szybko udało się ustalić wersję wydarzeń. Mężczyzna nie wypierał się swoich czynów. Wyjawił, że pozbawienie życia siedmiu osób zajęło mu 45 minut. Próbował symulować chorobę psychiczną, która miałaby popchnąć go do jego czynów. Zatrzymany Edmund musiał się przez cały czas przemieszczać z większą niż zazwyczaj ma to miejsce obstawą. Ludzie chcieli rozerwać go na strzępy. Podczas wizji lokalnej zaprezentował krok po kroku, jak doszło do zbrodni. Motyw wydaje się być jasny. Mężczyzna chciał się łatwo wzbogacić, a wszyscy członkowie rodziny stali mu na przeszkodzie. No, prawie wszyscy. Przecież czteromiesięczna marysia nie stanowiła dla niego żadnego zagrożenia. Nie była ona niewygodnym świadkiem, który mógłby go wydać. Dlaczego pozbawił ją życia? Edmund, zapytany przez prokuratora, wyjaśnia, że zrobił to z litości. Chciał uchronić niemowlę przed straszną śmiercią głodową, jaka czekała Marysie bez opiekunów. Na sali sądowej oprawca nadal symulował chorobę psychiczną. Udawał, że strzela do sędziego z karabinu maszynowego. W areszcie chwalił się kumplą z celi, że oszukuje skład sędziowski. Nie sądził, że któryś ze współosadzonych może go wydać. Mylił się. Zeznania kolegów z celi, a także opinii biegłych, nie pozostawiały złudzeń. Edmund, słaby, symulował chorobę psychiczną. Psychiatrzy określili, że w momencie dokonywania zbrodni mężczyzna był w pełni świadomy swoich działań. Wszystko zostało dokładnie zaplanowane, nie mogło być mowy o afekcie. W obliczu przygniatających dowodów wyrok wydawał się być oczywisty i faktycznie tak było. Edmund Słaby został skazany na karę śmierci przez powieszenie. Apelacje zostały odrzucone. Wyrok się uprawomocnił. Młody mężczyzna dopuścił się tej koszmarnej zbrodni, mając zaledwie 19 lat. Przed egzekucją skazany napisał list do swojej matki. Wyjaśniał w nim, że jest niewinny. Choć mało prawdopodobne, by ta mu uwierzyła. Wyrok wykonano w dniu 9 września 1959 roku. Edmund Słaby zginął przez powieszenie. Jego ciało nie zostało wydane rodzinie. Pochowano go na cmentarzu w Opolu. Dziś po jego grobie nie pozostał nawet ślad. Mężczyzna był ostatnim straconym przez kata w Opolu. Kolejne wyroki śmierci z tej okolicy były wykonywane w innych miastach. W domu rodziny Heluszków zamieszkał ktoś inny. Jakiś czas później znów jednak doszło do tragedii w tamtym miejscu. Kobieta wpadła do studni i utonęła. Chodziły pogłoski, że została tam wepchnięta. Nie wiem, jak było naprawdę. Później nikt już tam nie zamieszkał. Sam dom został zburzony. W roku 2016 pan Tadeusz Simlat zorganizował zbiórkę na nowy pomnik dla rodziny Heluszków. To on w roku 1957 razem z siostrą poinformowali wieś o tragedii, jaka się przydarzyła. Zabójstwo rodziny Heluszków było największym masowym mordem w powojennej Polsce. Edmund Słaby zamordował ludzi, którzy przegarnęli go pod swój dach. Powodowany niskimi pobudkami, pozbawił życia dwie dorosłe osoby i pięcioro dzieci. Hulaszczy tryb życia sprawił, że zrabowany majątek nie wystarczyłby mu nawet na tydzień życia.